Obchody Dnia Edukacji Narodowej to w życiu społeczności szkolnych jedna z najważniejszych uroczystości w roku. W piątek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Franciszka Dionizego Kniazina w Puławach obchodzono uroczyście przypadającą w tym roku okrągłą 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta była pierwszą w Polsce i w całej Europie władzą oświatową porównywaną ze współczesnym Ministerstwem Oświaty Publicznej. W ZSO nr 2 obchody Święta Edukacji objęły także ślubowanie i przyjęcie do społeczności szkolnej uczniów pierwszych klas. Dzisiaj w naszej szkole, jak pewnie w wielu szkołach w Polsce, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej na pamiątkę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole dodatkowo jest to jeszcze Dzień Patrona Szkoły, którym jest Franciszek Dionizy Kniaźnin, nadworny poeta rodziny Czartoryskich. W tym dniu również w naszej szkole odbywa się ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum. Jest to dla nich ważne święto, bo tak naprawdę dzisiaj staną się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Do tej pory można to traktować jako test czy okres adaptacyjny. Korzystając z okazji, chciałabym dzisiaj złożyć najserdeczniejsze podziękowania i najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników puławskich szkół, dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi. Dużo zdrowia, wytrwałości, zaangażowania, uśmiechu na co dzień i wszystkiego najlepszego. Warto podkreślić, że Dzień Edukacji Narodowej jest nie tylko świętem dedykowanym nauczycielom. Tego dnia świętują wszyscy pracownicy oświaty. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.